Na tej planszy widzimy zrealizowany pierwszy etap inwestycji dotyczącej zagospodarowania centrum miasta, tak zwany mały rynek. Ta inwestycja została zrealizowana. W tej chwili mamy już w zasadzie koncepcyjnie zagospodarowaną całą część centrum miasta. W dalszym ciągu strategiczna dla realizacji tych planów jest nieruchomość banku PKO. W połowie ta nieruchomość jest właścicielem banku PKO. Przede wszystkim zależy nam na tym terenie przed bankiem PKO, jak również na drodze, która znajduje się między nieruchomością banku PKO a szkołą podstawową, ponieważ docelowo za małym rynkiem ma powstać duży parking. Wjazd drogą jednokierunkową będzie odbywał się właśnie w okolicach małego rynku, natomiast wyjazd tym przesmykiem między bankiem PKO a szkołą podstawową. Ten parking jest też strategiczny, między innymi w związku z planami budowy pływalni, bo gdzieś ci użytkownicy też muszą parkować. Strategiczne znaczenie dla budowy dużego rynku ma nieruchomość PKO BP. Na jakim etapie w tej chwili są negocjacje z bankiem? Składaliśmy kilka propozycji dla banku. Te propozycje były odrzucane. Ostatnia propozycja miasta oscylowała w granicach 400 tysięcy złotych. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w marcu będę prosił radnych o wyrażenie zgody na złożenie nowej, wyższej propozycji.